Dziś gościem Ełckiej Piątki jest pan Bernard Banaszuk z firmy Benkowski. Witam gorąco. Witam i pozdrawiam Ełczan. Pozdrawiamy gorąco. Dlaczego właśnie firma Benkowski? Otóż dziś się spotykamy, ponieważ już niedługo nad Ełkiem bardzo dużo balonów się pojawi. Ile tych balonów będzie? Do tej pory zapowiedziało się 27 ekip z Polski i zagranicy i oczywiście dodatkowa jako atrakcja będziemy mieli Starowiec z Litwy. Mazurskie zawody balonowe od 13 do 16 sierpnia. W naszym mieście około 20 balonów, to chyba dużo na niebie. No, 27 balonów to już jest całkiem sporo. Jak na możliwości polskiego sportu balonowego. Oczywiście w świecie są imprezy, gdzie lata i 100 i 500 balonów, no ale my jeszcze musimy dużo pracy wykonać i musimy tych balonów więcej w Polsce zakupić, żeby taki mieć wynik. Ale 27 balonów to już jest całkiem spora cyfra. Wspierać nas tutaj będą swoimi załogami piloci również z Litwy, z Białorusi i Rosji, czy nawet będzie balon z Kuwejtu. Także tutaj w zasadzie zawody są międzynarodowe. Żeby nie było tak łatwo, to nie będzie pokaz balonów, to będą zawody balonowe. Może na początek wyjaśnimy, na czym polegają zawody balonowe, bo to dużo się o tym słyszy, ale chyba nie każdy wie, w jaki sposób walczą baloniarze. No cóż, mam świadomość, że zawody w Ełku balonowe to jest coś całkiem nowego. To jest pomysł, który się narodził trochę z przypadku, ale też trochę z zainteresowania tym rejonem. Ja do tej pory organizowałem zawody w Augustowie trzykrotnie. Augustów jest trochę trudniejszym miastem do wykonywania lotów balonowych i Ełk z kolei jest naprawdę, jakżeśmy przeanalizowali mapy, popatrzyliśmy na topografię, zobaczyliśmy, ile to jest pięknych miejsc, ile pięknych oczek i jezior, postanowiliśmy spróbować tutaj taką imprezę zorganizować, bo przede wszystkim liczy się w sporcie balonowym bezpieczeństwo. A jeśli chodzi o same zawody sportowe i konkurowanie w nich, to polega po prostu na lataniu do celu. To znaczy, że komisja sportowa ma za zadanie określić przed każdym startem balonów cel dla pilotów balonowych lub kilka celi w czasie jednego lotu. I wówczas piloci, którzy zbiorą w totalu najwięcej punktów za celne latanie, ci zostaną wyłonieni jako mistrze. Jest też taka konkurencja bardzo fajna, pogoń za lisem, co oznacza, że jeden balon ucieka, a cała ta szarańcza balonowa ten balon goni. I który balon dopadnie, ten balon lis, ten zdobywa największą ilość punktów. Także generalnie latanie balonem w czasie konkurencji sportowych właśnie polega na jak najbardziej precyzyjnym dotarciu do celu. A to można regulować właśnie za pomocą dobrej na przykład na obserwacji kierunków wiatrów, prawda? No właśnie, o to miałem zapytać, bo dotarcie do celu balonem, no czasami może być trudne. Z tego, co ja się orientuję, to balon leci tam, gdzie zawieje wiatr, gdzie pozwolą warunki atmosferyczne. Tak, to prawda, panie redaktorze. Wiatr tylko z... balon tylko z wiatrem się przemieszcza, nigdy odwrotnie. Tą funkcję właśnie latania pod wiatr mają sterowce i ten sterowiec właśnie na niebie ełckim, który państwo zobaczycie, będzie właśnie mógł sobie krążyć, latać pod wiatr, robić kółka, ósemki, dowolne różne inne, prawda, historie. A w przypadku balonów faktycznie kierunek wiatru i prędkość wiatru są wyznacznikiem, ale jak wiemy, na różnych wysokościach są różne kierunki wiatrów i właśnie poprzez obserwację tych kierunków wiatrów na różnych wysokościach można tym balonem trochę sterować, ale no, zdarzają się historie, że na przestrzeni 25-30 km piloci nachodzili na cel z dokładnością nawet do 20 cm. Czyli dokładni piloci są. Tak, to są już mistrzowie, to już są, mają naloty potężne, bo mają po kilka tysięcy godzin, ogromne doświadczenie również i meteorologiczne, bo meteorologia jest jednym z tych właśnie przedmiotów, które są też wykładane w momencie, kiedy osoba, adept sztuki balonowej szkoli się na pilota. Pierwszy.
pierwsze starty balonowe w Ełku już o godzinie 19 w czwartek, 13 sierpnia. Następne o godzinie 4:30 w piątek. No właśnie, czemu takie niewygodne godziny, chociażby dla mieszkańców, którzy chcieliby zobaczyć? No albo wcześnie rano, albo późno wieczorem. Tak, to jest pytanie, które zapewne często ludzie zadają i nie tylko tutaj do Państwa, do redakcji, ale też również do nas od wielu lat, kiedy się zajmujemy tym sportem. Dlaczego właśnie latamy rano i latamy po południu? Balony są potężną powierzchnią, potężną jakąś tam płachtą. Można powiedzieć, że przenośni wielkim, ogromnym żaglowcem, który jest bardzo podatny na nawet najmniejsze podmuchy wiatru, na najmniejsze jakieś trąby powietrzne, takie lokalne gdzieś tam, czy jakieś prądy termiczne, nazwijmy to bardziej. I w związku z powyższym latamy o wschodzie słońca, kiedy jeszcze termika nie występuje, bo to słońce jest bardzo nisko, a termika powoduje właśnie słońce, które się coraz wyżej podnosi i to słońce nagrzewa powietrze. Powietrze zaczyna się kotłować jak wrząca woda w garnku. W związku z powyższym, kiedy to powietrze się kotłuje w powietrzu około południa, około 10 rano czy o godzinie 15, ta termika jest dla sportu balonowego niewskazana, w związku z powyższym dla nas żelazną zasadą jest latanie tak wcześnie, bardzo rano o wschodzie słońca lub po południu, kiedy już te powietrze ostygnie trochę. Wszyscy, którzy chcieliby zobaczyć balony w akcji, to właśnie zaproszeni są wcześnie rano albo po południu. Z których miejsc w Ełku będziecie startować? Czy już są takie miejsca, pola startowe wyznaczone? Oczywiście, że mamy takie pola wyznaczone, mniej więcej. Oczywiście te starty będą również zależne od tego, jaka będzie danego dnia sytuacja atmosferyczna, kierunki wiatrów. Ale chcielibyśmy, żeby ełczanie i przyjezdni turyści jak najwięcej tych balonów oglądali, żebyście Państwo mogli się cieszyć widokiem pięknych, majestatycznych, poetyckich, kolorowych balonów, żebyście mogli Państwo je oglądać nad jeziorem Ełckim, kiedy one będą do tego jeziora schodziły, bo tam również chcemy cel wyznaczyć w którejś tam konkurencji. I tutaj zaplanowaliśmy starty właśnie w okolicach pomnika Jana Pawła II, ewentualnie w okolicach plaży miejskiej, lub nawet możemy sobie ustawić te balony i powoli je wypuszczać przy filii szkoły wyższej, która jest tutaj u Państwa w Ełku, to się nazywa bodajże, proszę mnie wesprzeć, Panie Redaktorze. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Dokładnie, właśnie tam też upatrzyliśmy sobie bardzo fajne pole startowe. Także tutaj to są te miejsca z centrum Ełku, które myśmy sobie bardzo fajnie wypatrzyli, ale może być też sytuacja całkiem odwrotna, że my na te miejsca będziemy nalatywali z przedmieść. To znaczy, myślę, że tutaj we współpracy z radiem będziemy Państwa na bieżąco informowali o tych wszystkich naszych lotach. Także proszę słuchać, proszę Państwa, radia, bo to może się przydać w śledzeniu balonów. A ja muszę powiedzieć, że to całkiem ciekawa sprawa, chociażby właśnie taki start balonów. To fajnie wygląda, jak taka wielka kopuła się napełnia. Najpierw leży na ziemi, a potem coraz bardziej się wypełnia gorącym powietrzem. Albo jak balon ląduje. To są chyba takie najciekawsze, najbardziej widowiskowe i najbliżej wtedy tego balonu można być. Tak, balon jest takim ogromnym statkiem powietrznym. Te balony, które będą startowały w konkurencjach, najmniejszy balon będzie miał około 20 metrów wysokości, proszę sobie wyobrazić, ale będzie też z 2-3 balony, które będą miały ponad 50 metrów wysokości. Także to już jest potężny obiekt latający. Tym bardziej, że jeśli one występują w rodzinie, nazwijmy to balonowej, i naraz wisi ich w powietrzu 20 parę sztuk, no to jest to widok, proszę mi wierzyć, fascynujący i miły dla oka. Także proszę mieć baterie w aparatach fotograficznych naładowane, w kamerach również, oraz w telefonach, które posiadają aparaty i kamery. A oprócz samych balonów, oprócz podziwiania balonów, będzie możliwość przelecenia się balonem? Będzie możliwość przelecenia się balonem. Generalnie latanie balonem nie jest tanie. Niestety też ubolewamy, bo koszta jednak eksploatacji balonu, koszta paliwa i całej tej organizacji ubezpieczeń,
to wszystko kosztuje, ale chcemy dla Państwa zrobić specjalną jakąś tam, prawda, promocję. Te bilety będzie można kupić wcześniej przez internet, po prostu zamówić u nas mailem lub telefonicznie. Jest bardzo dużo chętnych zresztą, bo już ludzie dzwonią, dowiadują się. W cenie promocyjnej 350 zł od osoby. Nie jest to może tanio, ale normalnie kosztuje to dwa razy tyle.